Policja versus złodzieje. Przed wami nowy, lepszy sezon waszej ulubionej serii. Dziś zaczynamy wszystko od nowa z kilkoma nowymi zasadami. Do obecnych napadów został dodany napad na ciężarówkę. Żeby go wykonać, należy zakupić w sklepie C4, z pomocą której złodzieje mogą wysadzić drzwi i zgarnąć aż 100 tysięcy dolarów. Teraz, gdy jeden z przestępców zostanie złapany, zostaje przewieziony do najbliższego komisariatu bez eskorty. Jeśli drugi złodziej przewidzi trasę konwoju, może odbić kumpla, a policjant nie może stawiać oporu. Gdy jednak policjant bezpiecznie dowiezie złodzieja na komendę, rozpoczynają się negocjacje. Jest tylko jedna opcja. Oddajesz całą kasę, wtedy możesz przywrócić kumpla. Jeśli się nie zgodzisz, kończycie grę z kasą, którą dotychczas zgromadziliście. Pełna lista nowych zasad znajduje się oczywiście w opisie. Jak myślicie, kto wygra drugi sezon? Oglądajcie wszystkie odcinki, żeby się przekonać. Cześć mordy, z tej strony Kalu, witamy was w drugim sezonie Policja vs. Złodzieje. Jest dzisiaj ze mną mój partner zbrodni, Osparu. Ale chłopie, looking sharp, bardzo dobrze. Moi drodzy, drugi sezon się rozpoczął i mamy nowe zasady, które już słyszeliście w intro. No ale trzeba się, stary, naprawdę spiąć, bo chłopaki są coraz lepsi. Jak tam nastawienie, stary, przed nowym sezonem? Jestem bojowo nastawiony, obciąłem się, stary, na żołnierza, widzisz, no, tutaj widzę. Stary, aerodynamicznie będzie dzisiaj, bo wiesz, opływowo jest. Tak. No, w zeszłym sezonie, stary, fajnie nam poszło, to trzeba powiedzieć, no, że nie bardzo brałem pasy, ale to też w większości dlatego, że widzowie nas przywracali do życia. No, teraz tak łatwo już ma nie być, przynajmniej z tego, co słyszałem. Zobaczymy. Ale dla mnie to jest spoko, bo wygraliśmy. Tak jest, no wygraliśmy pierwszy sezon, to nie ulega wątpliwości. Moi drodzy, jeśli będzie 50 tysięcy łap w górę, będziemy wiedzieć, że chcecie dalej Policja versus Złodzieje sezon drugi, ale teraz, stary, co? Widzę, że już broń kupiłeś. Kurde, to ja też muszę kupić. Tak, mamy nasz sklep złodzieja. Pewnie zastanawiacie się, gdzie ta dziupla się mieści. Moi drodzy, to jest centrum miasta. Serio. Dobra, stary, ja kupiłem broń. W takim razie nie mamy na koncie już totalnie nic, ale ty też masz. To jest niezbędne, moi drodzy, żeby robić kasetki. No i co, stary? Lecimy chyba, nie? Tak. W ogóle popatrz, mamy fajną tą kanciapę. Właśnie, ten... ona mi się spodobała. Czy jest tylko jeden taki żółty motor w kolorze? Nie, tutaj też jest. Tam na dole też coś było, ale tutaj widzę, są dwie akumki, no. Są jakieś sultany, są Huntleye, nawet tam. Jest, ale tampą to ja jechać nie chcę. Nie, ja biorę w takim razie motocykl. Jak się zrespił, dary losu od Rockstara przyjmuję, nie? Czy da się zapiąć, stary, na motocykl ten? Pasy? O, tego to nie wiem. Tak nie naprawdę. Da się, o kurde. Dobra, muszę sobie mapić, stary, i możemy jechać. Wiem, dobra, ale stary, zastanówmy się, bo tak, mamy dwa sklepy obok siebie. Ja ten niżej robię, stary, bo jesteśmy, to jest zaraz przy naszej dziupli, a ty robisz ten wyżej, ten, co kiedyś ich upokorzyliśmy tam, co? I szybka akcja do dziupli, mamy 30 koła, stary, na start. Czekaj, to i tak musimy odczekać jakiś czas. Dajmy startu, poczekajmy. Tak, ustawmy się, dojedziemy sobie na spokojnie, nie? Ja myślę, że możemy poczekać nawet w dziupli chwilę. Mhm, to prawda. I oni, stary, nie będą mieli alertu od razu, że my, wiesz, wjechaliśmy. No to... stary, ten, zrobiliśmy sklep, bo ostatnio tak złapaliśmy kilku z nich, co nie? Czekamy teraz na to, żeby ruszyć, ponieważ mamy aż za blisko do tych sklepów, żeby nie było podejrzane, nie? Więc na spokojnie tu poczekamy, jak odczekamy ten czas, to lecimy. To co, byku, wyjeżdżamy. Tak, ale może nie po kolei, co? Może ja wyjadę najpierw. Wyjedź pierwszy i ja zaraz wyjadę. To jest dobry plan. Dobra, ale zacząłem się stresować, stary. Nie wiem czemu. Jakoś tak po prostu. Ja właśnie inaczej do tego podchodzę, bo jednak ja bym się stresował, jakbyśmy byli takimi totalnymi luzerami i tam nic nie wygrali, ale mamy pierwszy sezon, stary. Nie, no tak, teraz to już bez presji, jasne. No ale jednak to wiecie, drugi sezon, fajnie by było ogarnąć. Jestem, stary, na zewnątrz już, na spokojnie. Moi drodzy, jestem już przy sklepie, a nie, to jest Bahama Mama. A, stary, bo ten sklep, co ja mam zaznaczony, to jest Bahamas Mamas. To jego nie napadniemy chyba, bo to jest klub oznaczony drinkiem, więc to nie jest spożywcze. Policja, wiesz, tu ja... O kurde, co ty gadasz? Ja zawracam do bazy. Dobra. I musimy to przekminić, stary, bo rzeczywiście, jak to jest Bahamas Mamas... Ja już jadę trochę niżej, wiesz? Ja już jadę na spokojnie trochę niżej. Aha. Dobra, moi drodzy, poruszam się, nie ma co. We moving. Tutaj bez problemu przeskoczę. Patrzcie, ile tu jest tych to takich tunelów. Sobie na... Dobra, to co mam? Bo ja mam, chłopie, tylko skręcić w prawo, w lewo, jestem w sklepie. Dobra, to poczekaj na mnie, ja się ustawię na spokojnie i ten. No ja widzę sklep na prosto, mnie jest sklep czerwony. To podjeżdżamy, co? Na spokojnie. Ja podjeżdżam do sklepu. Tak, ale już chcesz wchodzić do środka? Tak. A ty? Ja, stary, może wjadę do tego sklepu motocyklem. To jak chcesz, to szybko, bo ja już stoję przy... Pedy mnie chcą bić, stoję. Dobra, stary. Dawaj, 3, 2, 1. Napad. Raz, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10, 8, 9, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, stary? Wjechałem do dziupli. Jest.
Zdejmuję kasę. Stary, ja utknąłem w sklepie. Nie, co ty gadasz? Utknąłem w sklepie. Ja pierdzielę, no nie dasz rady wyjść? Nie dam rady wyjść. Co mam zrobić? Nie wiem, czy oni, stary, mnie zaraz, czy wiedzą, że jestem w sklepie. A strzeliłeś? Tak. Może pomyślą, że uciekłem. Ja już jestem, stary, w dziupli. Ja pierdzielę, jak coś, to będę miał transport do paki i będziesz musiał mnie odbić, stary. O kurde, już? No dobra. Nie, no. Ale zrąbałem, ja wjechałem do tego sklepu, jak tak można zepsuć? Jezus, moi drodzy, przecież to było dramatyczne. O kurde, się schowaj tam, stary. Czekaj, siedzę w środku, na spokojnie. Kurde, no nie. Dobra, to ja czekam tutaj i stary, jak coś, to dawaj mi znać. To podejrzyj... Wiesz co, jakbym się nie zaciął o te drzwi, to bym wyprół po prostu. Tak. Ja... Dlatego ja nie wchodziłem motocyklem. Najwyżej, stary, zaryzykuję i wypruję zaraz. I tak jestem na straconej pozycji. To jak chcesz. Nie wiem, czy mnie widzą, czy mnie nie widzą. Dobra, riski, jak coś, to będzie odbijanko. Dobra, to jak coś, to dawaj mi info, stary, ja wchodzą, czekam... wchodzą mi tu. O kurde, dobra. Poddaj się. Poddaję się. Oj. Poddaję się. Rzucam broń. Schowaj broń. Chowam broń. Nie chcę sprawiać problemów. Wyjdź. Wyjdź z podniesiemy. Woli. Wychodzisz. Podchodź, zakuwaj. Gdzie mam się podejść? Stój. Stój, co robisz? Próbowałem odjechać motocyklem policyjnym. Dobra, gleba, co za nie ruszaj się, będę strzelał. Jestem złapany, tak. Dobra, Ospek, wchodzę do ciężarówki, stary. Ale ty mi dajesz misję na sam początek, stary. Musisz, ale to spokojnie, przymission, stary, przymission. Możesz powoli tam jechać. Dobra, jeszcze chwilę poczekam, wiesz? Ale stary, bo żebyś zdążył, bo no. Ja za moment ruszam. Ja już ruszyłem. To gdzie jedzie? W stronę Vespucci. Dobra. Wiesz, ten sklep jest tam. Wieś go. Tam, gdzie obstawiasz? Tak, tak, zawraca, jest przy tym samym sklepie, tam gdzie ja. Wiesz, który to jest sklep, prawda? No ale się boję, że teraz mi tu wyjadą. Nie, pojechali, rozjechali się, stary, nie ma ich, musisz wyjeżdżać. Bo zaraz dojadę na ten, na komisariat i będzie lipa. Dobra, jadę. Jestem przy Chinatown, przy tym sklepie na Chinatown. To znaczy, dojeżdżam tu spokojnie, więc jedź sobie, stary, zobaczysz na pewno moją furgonetkę. Nie ma żadnej obstawy, więc uda ci się odbić. Gdzie teraz? Dalej przy Chinatown w sklepie. Furgonetka z sianem tu jechała, ja pierdolę. O kurde, stary, no nic, jedź, jestem przy tym sklepie na Chinatown. Policja mnie goni. To goni mnie policja, goni. To jest do dżupli, stary. Kurde, ale zrąbaliśmy. A jak złapią w dżupli teraz, to lip. Nie, no, nie, raczej nie. Albo po prostu ich wymanewruj. Dobra, jadę do dżupli. Ja już do mission, kurde, chyba mnie nie odbijesz, stary. Dobra, jadę. Uciekam. Gdzie jesteś? Spróbuj dojechać po prostu pod Mission Row. Dobra. On tutaj kręci, takie kółka robi. Przy Grove Street zaraz będziemy w sklepie. Specjalnie tak jedzie, stary. Żebyś mnie nie odbił. Ja pierdzielę, jestem ciekaw, coś tam u ospanego dzieje. Ja mam chyba... Wiesz, gdzie jest sklep na Grove Street? Tak. To właśnie przy nim jestem, prawie że. Jak coś, to ciśnij tam, stary, proszę, to jesteś moją jedyną nadzieją. Albo na Mission Row. Dobra, tylko mój motocykl zdecydowanie za szybko jedzie, chyba coś miał. Jedź! Jedź, dobra, to zrobimy to potem, stary. Ale nie chcę być, ja chcę być fair, po prostu. Ja wiem, jedź, stary, proszę cię. Szpital, kojarzysz szpital? Tak. No to mam do niego dwie przecznice, tak jakby. Ja ci powiem, jak będziemy skręcać. Jesteśmy przy sklepie na Grove na razie. I przejechałeś chyba, ty jesteś obok szpitala? Tak? To w lewo. Uliczkę w lewo. Będziesz widział zaraz, tak, przecznicę. Jadę teraz, stary. W drugą stronę, gościu. Tu? Przy szpitalu teraz jestem, prawie że. A tu jest szpital, dobra. No! O kurde, ja se pomyliłem z budynku. Stary, proszę cię, nie! Gdzie teraz jesteś? Teraz pod tunel wjeżdżam, chociaż nie. Tak, pod tunelem, tak jakby ten skręt przed Mission Row, pod tunelem. Widzę! Proszę, zatrzymaj mnie. Jedzie tu policeman jeden. Dobra! Ewa, pajacu, wysiada! Dobra, wysiadam! Wysiadaj, kolek, wysiadaj! Jedź! Jazda! Ja pierdzielę! Dawaj uważaj, mamy plecy! Jedź! Dobra, jadę na autostradę! Jadę na autostradę! Proszę cię, drive mistrzuj, do dziupli, chłopie, i lecimy na nowo. Ja pierdzielę, ale mi uratowałeś dupę przed całym komisariatem. Gdzie się dwóch podjechało, stary, policjant. Uważaj. Co ta lodowa? Mamy! Stary, co ty? Wypadłem. Misklik. Dawaj, to jest gościu, dawaj, wsiadaj, to spokojnie. Jedź. Sorry, byku, ale jestem idiotą. Co ty robisz w ogóle? Nie mam formy, jedź do bazy. Zaznaczę ci bazę? Tak. Chyba masz zaznaczoną chyba. Masz? Myślisz? Nie wiem, ale jadę, stary. Ja pierdzielę. Ja, co się dzieje? Ja jestem posikany teraz przez to. Ja też, na maksa, chłopie. Coś ty odwalił, gościu. Co jest, chłopie? Ja, wiesz, co ja chciałem zrobić? Wjechać na motorze do środka, po czym stwierdziłem, że to jest zły pomysł. Wskoczyłem, obrabowałem sklep. No?
i motocykl mi się zaciął w drzwiach, kurde. A ja widziałem, że Instaro nie stawali, a my obok nich przejeżdżamy, stajemy, ty wypadasz, jedziemy dalej, co się w ogóle dzieje. Ja pierdziele hardcore. Ale no dobra. Dawaj, ja też na maksa, no ale dobra. Nie jest źle. Tutaj w lewo. Super. O! A jest, dobre! Drugie masz życie. Kasy? Tak, masz mam. Kasy? Mam 30 tysięcy. Dobrze, chodź. Nie, bo jakby mnie zawieźliby mnie na komisariat, to byśmy nie mieli kasy. Mówiłeś, że się ciężarówka gdzieś zrespiła, tak? Tak, widziałem, gdzieś tutaj jechała na Wyspuczy. Ja sobie ten motor ogarnę, bo boję się, że za szybko jeździ. Tak. I stary ten, lecimy dalej. Ja kupuję w takim razie C4. Co ty jesteś za tym? C4? No, kupuj, stary, no. Kurde. Ale teraz widzę, że jest łatwo ich zmanewrować tymi pojazdami. No, to prawda. C4, moi drodzy, kupione. 20 tysięcy dolarów. To jest nowa pozycja w naszym sklepie. Ale teraz możemy napaść na przykład na ciężarówkę, o której słyszeliście na początku. I chyba chcielibyśmy to zrobić, jeśli by się udało. No, tak, zobaczymy. Tak. Ale oni teraz wiedzą, że jedziemy motocyklami. Oni też bawimy o motocykle, mi się wydaje. Wiesz co? Najpierw trzeba teraz, stary, trzeba zlokalizować przede wszystkim Stockade'a. Dlatego ja proponuję jakimś casual furą sobie jeździć po prostu. Przynajmniej ja będę takim zwiadowcą teraz. Bo nie idzie mi jazda motocyklem, drive mistrzowanie, więc ja myślę, że tak będzie bezpiecznie. Co ty myślisz? No dobra, no to jak chcesz, to nie wiem, to ja mam tym motocyklem ciskać? Tak, ciskaj. Jesteś dzisiaj zdecydowanie w lepszej formie niż ja. Ty jestem dormą, stary, na dole. Ja wiem, ale to jeszcze się przyda, stary. Jeszcze się przyda. Dobra, ale akcja, chłopie. To co, ja wyjeżdżam na miasto i szukam ciężarówki, co? Tak, to ja czekam. Ja mam czekać, tak? No albo możesz jechać gdzieś jak chcesz. Kurde, no zróbmy jakiś sklep, wiesz, ale boję się, że mnie będą łapać. Mogę w sumie pojechać. Mógłbyś zrobić, to by w ogóle było już, stary, to bym miał wtedy chillerę, nie? Dobra, to jadę. Ciężarówka jedzie zaraz przy nas, stary! Wyjeżdżaj tym motocyklem. Tak, wyjeżdżaj tym motocyklem, byczku. Jest ciężarówka. A, że stoję na światłach. Stoję na światłach, stary. Zaraz przy naszym tym. Tam przy Bahama Mama. Tylko, że droga przy plaży. Normalnie, stary, mam ciężarówkę. I mam C4 ze sobą. Ja pierdzielę. Dobra, to dawaj, rób ją. Ale nie, policja, jedzie obok mnie policja. Uważaj, spokojnie. Ja śledzę ciężarówkę. Przejechał policjant obok mnie. Okej, ja śledzę ciężarówkę. Moi drodzy, 100 tysięcy dolców nam tu jedzie właśnie. Stary, to jest 100k. To rób ją, bo ja nie mam jak zrobić teraz, bo jestem... Zrób tą ciężarówkę, jak coś, to ja ci pomogę. O. Ja wiem, ale ja nie ucieknę stąd. Jestem przy wjeździe na Del Pierro, na deptak. Na razie ją śledzę, bo ona przestrzega przepisów. Ja jadę, stary, za nią. Na molo wjeżdża? Nie. Ona se jedzie prosto. Ja po prostu siedzę jej na ogonie. Dobra, czaję. To zróbmy tak, że ty, stary, ją zrób i powiesz, gdzie jesteś, to ja cię zgarnę i ucieknę stąd do dziupy. No tak, ale najlepiej jakbyś był gdzieś w okolicy. No wiesz? Jestem w okolicy, są w Bahamy jestem. Bo ja muszę tak, muszę wrzucić ładunek i muszę zabić kierowców, nie? O nie, przyspieszyła. Jestem obok Bahamy, stary, jak coś. Przyspieszyła strasznie, panikuje ta ciężarówka, nie wiem, co się dzieje. Mam taką kampę, że mogę ci tu zaraz podjechać. Stary, ja jestem obok tego sklepu, co mnie złapali przed chwilą. Ja też tu jestem. Jedź, o, to będziesz mnie widział, w prawo skręć. Znaczy, ja jestem tu w krzakach takich tutaj, wiesz? Aha, ja jestem, stary, przy fryzjerze. Wiesz, gdzie jest fryzjer? Tutaj na Wyspuczy. Zaraz. No, to już jest ta droga na Wyspuczy, to już jest. To co, wbijamy tam po tą ciężarówkę, czy nie? Musisz, stary, być tutaj szybko, żebym ja mógł wskoczyć po prostu do ciebie dobra, na motocykl. Dobra. No i będę strzelał wtedy, nie? Tylko, że muszę najpierw ładunek C4 jej rzucić na plery. Chyba, że jej teraz to zrobić. Stary, dawaj. O, jesteś. Fajne. Robimy to? Ta, 3, 4. Czekaj, zielone ma. Kurde. Musimy na następnych światłach. Ja pierdzielę. Ja się tu muszę jakoś schować. Stary, 100 tysięcy dolców. I od razu do dziupli, nie? Mhm. Tylko, że muszę zabić kierowcę najpierw. To ty strzelisz do kierowcy, jak ci powiem, dobra? Dobra. Musisz tych dwóch kierowców, co tam są, zabić. To stary, robię to teraz. Poczekaj, tylko patrz, jak ona jedzie, ona spanikowała. Czemu się śpieszyła? Nie mam pojęcia. No nie, ona się nas boi, kurde, bo ją śledzimy. To nic. Jedź, patrz, tu ona jest w takim załuku teraz, że plażą przejedziemy zaraz. Dobra, mam nadzieję, że tu nie będzie jechać policja, stary. Tu jest ślepa uliczka, stary. O, teraz. Czekaj. Musisz drogę chyba zajechać, czy nie? To ty jej spróbuj zajechać. Może pojedzie prosto, to będziemy akurat na styk. Nie, w prawo skręca, ty musisz. Dawaj, co jest? Stary. W środku nikt nie siedzi. Albo mi się wydaje, czekaj. Nikogo nie widzę, to dawaj wysadzaj, to i uciekamy. Czekaj, ale nie musisz strzelić, poczekaj. O nie! Nie! Szybko, podnoś się, rewind. Ja pierdzielę. Gdzie ona jest? Dawaj tutaj, siadaj mi na motor. Mamy tę kasę? Nie. Czy, mamy to ją, czy nie? No ona jest zbugowana, ale chyba uznajemy za kasę, stary. A strzeliłeś? Teraz strzelę. Dawaj, tutaj przy niej, ładuj przy niej. Dobra, wyciągamy kasę, cyk. Dobra. Ja pierdzielę, wysadzę je normalnie. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, moi drodzy, że wiecie, nie będziecie pisać, ej, kurde. Iść teraz musi być ospano drive mistrz. Tak, ospano drive musi być, ale mam nadzieję, że widzowie się nie zepną, że się wysadziłem. Stałem za blisko po prostu, ale nie miałem tego w intencjach. Przepraszam, widzowie. Mnie to tak ja pierdzielę, ja dziś, stary, robię wszystko źle.
Co za drive-ish? Co z tym w ogóle? Ja pierdzielę. Czy oni wiedzą, gdzie mamy dziuple? Jeszcze nie wiem, stary. Może ale... to wykorzystajmy jeszcze w takim razie. 100 tysięcy zaraz będziemy mieć. Tylko wiesz co? Dziuple mi zaznacz, bo ja się zgubiłem. Prawo, co ty jedziesz? Tutaj. No wiem, miałem zaznaczyć. Tu jest jeszcze kasetka. Aha, bo ja zaznaczałem mapę. To jest moja kasetka, którą zrobiłem już. Okej, chyba że jeszcze raz robimy. Policja na łebie. Policja? Nie dobra. Wiem, stary. Wiem, musisz... Nie wjeżdżaj do dziupli, nie wjeżdżaj. Uciekaj. Ja pierdzielę, policja na ogony. Jeszcze tego nam było trzeba. Spokojnie, jeden radiowóz, zrób go tak w konie. O kurde, ja pierdzielę. Uciekaj! Dawaj, szybko siadaj! Siadaj, stary! No jedź! Ramują nas, stary, uważaj. Co się dzieje w ogóle dzisiaj? Nie wiem, stary! Uciekaj, proszę cię. Ja pierdzielę. Nie zabijmy się! O kurde! No. Dawaj! Siadaj! Jedź! Ale akcja w ogóle! Proszę, jedź! O, świetnie! Do bazy ter! Wow! O nie! Dawaj, jak... Podaj się! Siadaj! O kurde, nie trafi! Jedź! Nie strzelamy, stary. Dobra. Teraz, stary, nie mogę zrobić gapy. Teraz niemożliwe to jest. Gapy, ale moi ja... drodzy. Przy starej serii, stary, już by nas rozjechali, ale teraz policja bardziej szanuje przestępcę. Tak. I za to szacun dla ekipy, że robią to naprawdę dobrze. Natomiast, no, my robimy to strasznie źle. Stary, 100 tysięcy mamy przy sobie. Musimy to zdeponować. Tak, dlatego taki stres. I kończmy, proszę cię, i kończmy to, bo ja już mam dość. Zaznacz mi, stary, ten... O, świetnie. Dobra, zaznaczam ci. Ja tu kręcę kółka. Nie mogę ci zmienić nawigacji. Muszę cię poprowadzić ręcznie. Tutaj ze szkołą mieć, w lewo. Nie wiem, co zrobię. Ja pierdzielę. Ja tak failuję, przepraszam wszystkich widzów, którzy zawiedli się po prostu tym, co dzisiaj widzą mnie z moim wykonaniu. Są za mną, czy nie? Jeden radiowóz chyba, ale bardzo daleko. Co jak ty, daleko? Nie widać go, nie mam kontaktu wzrokowego. Wiesz, ale jesteś dzisiaj drive mistrz. Co ty robisz? Czy my jedziemy do banku? Nie wiem, co ty. Jezu, myślałem, że tak chcesz przytryhardować też. To jest dobra droga tutaj. O kurde, jaki spryciarz. Wiecie, co to, moi drodzy, za miejsce ma? To miała być nasza dziupla, zanim jednak wybraliśmy te dziuple, w której obecnie jesteśmy. Tak, odsapnijmy tu, stary, trochę. Ja pierdzielę. 100 tysięcy, stary. Mamy 130 tysięcy razem. Nie. 110 chyba, bo 20 wydaliśmy na C4. A, tak. To jest i tak, stary, jak zachowamy to, niech się uspokoi. Tak jest. I wjeżdżamy, stary, do bazy. Ja chyba wezmę sobie zwykły samochód teraz, wiesz? Tu stoi na parkingu. To wiem, co zrób. Patrz. Weź zwykłe auto i jedź do dziupli. Jakiś... Kto to tam stoi? Ochroniarz, ja pierdzielę, zrespił się ochroniarz. Weź auto i jedź do dziupli. Dobra. A ja tu poczekam. Tylko wiesz, że musisz też się tam pojawić, żeby zdeponować. Tak, ale jak zdeponujesz ty, to ja wjadę od razu. Dobra. Ja sobie ustawiam nawigację tylko. Ja pierdzielę, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, żeby się tam udało dojechać na spokojnie. Jadę, stary. Dobra. Okej, kilometr 700 metrów, powinno się udać to zrobić. Co to jest? Ale ja nie wiem, co my, chłopie, porobiliśmy, że my dalej żyjemy. Ja, stary, tyle razy spadliśmy z motocykla. Przecież to... Ja w ogóle klikam F podczas ucieczki, no nie wiem, stary. Ja w ogóle się bardzo złapię, bo ty stoisz, stary, nie wsiadasz. Wysadzam się, stary, z nerwów, ty. Ale przy okazji wysadziłem drzwi, chociaż tyle. Tak. Jak tam teren? Chillera, jadę, kilometr 500. Musisz chyba zaczekać, aż ja przyjadę, wiesz? Dobra. Okej, moi drodzy. Skupienie, wybaczcie, nawet jakbym nic nie mówił. Muszę się teraz skupić. Jezu, co to za pet? Jak sytuacja? Jadę. Ja nie rezygnuję z tego motocyklu, bo mnie nie mogę na nim złapać, stary. Tak, jak się ściemni, to już w ogóle masz przewagę. Ja, stary, mam kilometr do celu. Dobra. Chyba widzę radiolkę, tak? Widzę radiolkę, przede mną jedzie. Oni będą teraz tam patronować ten... Tak, wiem. Szczególnie oni tam czują coś... Czułem, stary, że tam mamy bazę. No. Ale dobra, 800 metrów. Ciekawe, czy do dziupli nam wjechali. A ucie, stary, jak mnie złapią, to jest koniec. O nie, to nie była radiolka jednak. Uff. Dobra. Ja, teraz jak zasywujemy kasę, trzeba rozciągnąć naszą rozgrywkę, stary. Musimy pojechać poza miasto. Mhm. Bo jesteśmy za bardzo w mieście. Tak, ale ja myślę, że i tak, stary, mamy, że tak powiem, dość wrażeń na dziś. Co ty myślisz? Dobra, to idziemy do dziupli i chowamy się. No ja bym, stary, już nie ryzykował. Dobra, widzisz, jaką ja mam formę, chłopie. Dobra, to tak robimy. To co, to ja też wyjeżdżam do dziupli. Tak, jedź. Ja, stary, 300 metrów mam. A ja jadę typowo do dziupli, stary, i tak już będą... Ja jestem przecznicę od dziupli. W sensie, kurde, co ja gadam? Właśnie skręcam do dziupli. No to wjeżdżaj. Jestem w dziupli. Kurde, jestem głupi, że z tobą nie...
Tak jest, tylko stary, żeby ich tu w środku nie było, bo oni mogą wiedzieć. Obczajam dziuplę od środka. Chill, nie ma nikogo. No to jak ja tam wjadę, mam kilometr, to generalnie jesteśmy weird. Tak. Stopujemy i moi drodzy, czekamy na plan na kolejny odcinek. Szczerze, Los Santos mamy spalone. Totalnie, co jest? Proszę powiedz, że żyjesz. Tak. No. I muszę coś ci powiedzieć, stary. O kurde, nie, policja, stary, policja jest obok mnie. O nie, wywaliłem się, stary. Żartowałem, wiesz, tam do dziupli, byku. Co za ty, wiesz, mi kamera zgasła. Ja, stary, tak na farcie ją odpalam. Pięknie, kurde, mamy, Jezu, stary. To wszystko dzięki tobie, ty wykierowałeś ten odcinek. Ja tu będę się taką fajtłapą, że masakra. Chodź, zaniesiemy sobie pieniążki, zliczymy. Tak, tak, dobra, chodź. Moi drodzy, 110 tysięcy z naszych obliczeń wychodzi, że tyle po tym odcinku, ale to się nie miało prawa udać. Nie wiem, jakim cudem po prostu się udało. Patrz na moją twarz, jestem cały pocięty. No widzę właśnie, musimy trochę odsapnąć. Ja wiem, czemu się udało. Czemu? Bo jestem łysy, stary, mnie wiatr nie trafiał. Opływowo spadałeś, stary, na tą posadzkę, jak spadaliśmy z motocykla. Moi drodzy, no cóż ja mogę powiedzieć, no jaram się niesamowicie, bo sam jakbym solo dzisiaj odcinek prowadził, to na bank już bym siedział w pace. To był, mów mi fail mistrz, nie wiem, możecie sobie wymyśleć co chcecie. Mów mi robber mistrz, albo nie wiem, złodziej mistrz. W każdym razie dzisiaj na ten tytuł zasługuję, taki, wiecie, frajerski tytuł. Stary, ja ci dziękuję serdecznie za dzisiaj. 50 tysięcy łap w górę, jeśli chcecie kolejny odcinek. No i co, widzimy się już niedługo w kontynuacji, czekamy na pomysły od was. Dzięki, stary. Takie, nie ma sprawy, byku, fajnie było, ale się skończyło, na naszą korzyść. Czekaj, piszmy koniec, stary, A, koniec, właśnie, co jest? Koniec. Dobra. That's right. Yo.